6 sierpień, święto przemienienia Pana Jezusa. Pan Jezus bierze z sobą trzech apostołów, tych najbliższych, wybranych, Piotra, Jakuba i Jana. Idzie z nimi na górę Tabor, na górę wysoką. Tam przemienia się wobec nich. Tam też słyszą głos Ojca, który mówi do nich: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Słyszą głos samego Boga. Chrystus jest tym głosem Ojca, ale apostołowie mają na górze Tabor ten przywilej usłyszenia samego Boga, samego Boga Ojca, który rozmawia z Synem. Przecież Chrystus jest cały czas w tym dialogu pomiędzy Ojcem i sobą. I teraz oni mogą wejść w ten dialog, mogą usłyszeć ten głos Ojca i słyszą go. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I jakie jest następne słowo, które się pojawia? Ten Syn, którego mają słuchać w Ewangelii świętego Marka, którą słuchamy w tym roku, ponieważ wszyscy trzej synoptycy mówią o tym wydarzeniu, dlatego możemy mieć w każdym roku Ewangelię poszczególnego synoptyka, ponieważ my w tym roku mamy rok B, rok świętego Marka, więc słuchamy tej Ewangelii. I tu jest powiedziane, że zaraz po tym, jak Ojciec powiedział: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. I ten Jezus, gdy schodzili z góry, przykazał im, by nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Przed chwilą słyszeli Ojca, który mówi: słuchajcie Go. Teraz pierwsze polecenie, nie byle co, nakaz, polecenie, które słyszą z ust Jezusa, jest: nikomu o tym nie mówcie. I nie są w stanie tego polecenia zachować. Jest ciekawe, że święty Mateusz mówi tylko tyle. Gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Nie ma. Rozmawiali, nie rozmawiali, zachowali to słowo, nie zachowali. Suchy fakt. Natomiast święty Łukasz mówi: a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli. Wydaje się, że zachowali to słowo, które zostało im przekazane. Ale święty Marek mówi o czymś innym. A to jest święty Marek, który jest bezpośrednio uczniem świętego Piotra. On tą Ewangelię usłyszał z ust samego świadka tego wydarzenia, jakim był święty Piotr. I Piotr widocznie zdradził mu to, że zachowali to polecenie, owszem, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Zachowali i nie zachowali. Nie rozmawiajcie z nikim. Palec na usta. Słowa, które mają wpaść jak gdyby w studnie. Ale tak się nie dzieje. Między sobą rozprawiają o tym. Owszem, wydarzenie było wyjątkowe. Widzieli Chrystusa przemienionego, słyszeli głos Pana Boga, widzieli Mojżesza i Eliasza, tych dwóch świadków, tego, który otworzył morze i zamknął niebo. I teraz Chrystus z nimi rozmawia, mówi o swoim odejściu i tak dalej. I jak to się tym nie podzielić, jak nie wymienić teraz spostrzeżeń, informacji, wiadomości, uczuć. Pełna wymiana. Ale Chrystus mówił im co innego. Nie mówcie nikomu. Nawet między sobą nikomu to nikomu. Bez wyjątków. A oni między sobą rozprawiają. Nie słuchają tego słowa. Święty Marek wielokrotnie mówi o tym, że Chrystus mówi uzdrowionym: nie mówcie o tym nikomu. Idą i mówią. Idą i rozprawiają. Idą i Jezus musi zmienić plan, bo już nie wchodzi do miast, tylko chodzi gdzieś po wsiach, chodzi opłotkami, ponieważ jest już człowiekiem znanym, a tego Chrystus unika. Jest nieposłuszeństwo w jakiś sposób ze strony tych uczniów. I to jest
to coś, co jak gdyby pokazuje, że oni wiedzą lepiej. Oni wiedzą, jak być powinno. Chrystus swoje, oni swoje. Jest też ciekawe to słówko, które dodaje święty Marek, rozprawiając tylko o tym, co znaczy powstać z martwych. To tylko. Jak gdyby niewiele, ale to słowo, które często się pojawia też w naszych sytuacjach, w naszych rozmowach, to co my robimy. My mówimy tylko, ja powiedziałem tylko prawdę, a powinieneś nie mówić nic. Bóg ci nie dał uprawnienia do tego, żeby kogoś napominać, żeby komuś zwracać uwagę, żeby się teraz pchać z bucierami w czyjeś życie. Gdybyś chciał się otworzyć na to, co Bóg mówi, Bóg powiedział, nie mów, zamilcz. Ale ja tylko powiedziałem prawdę. Powiedziałem tylko to, co myślę. Tak, i zepsułeś to wszystko. Zniszczyłeś kogoś, zniszczyłeś pokój, zniszczyłeś jakieś relacje, rozpętałeś jakąś wojnę. Ale ja tylko to. No i właśnie ugryź się w język. Nie mów tego tylko. Nie musisz teraz napominać swojej synowej, teściowej, kogokolwiek, tego zrobić to tylko. Zamknij usta. Posłuchaj Chrystusa. Masz mandat od Niego na to, żeby przemawiać? Czy jesteś pewny, że Chrystus nie mówi do Ciebie, ale zachowuj to do siebie? Może jak On powstanie z martwych, jak doświadczysz tego zmartwychwstania, doświadczysz zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, będziesz mógł powiedzieć o tym inaczej, z doświadczenia, z zupełnie innego światła. Teraz mówisz tylko z doświadczenia krzyża, cierpienia, tego, co przed Tobą, a nie masz tego doświadczenia zwycięstwa Chrystusa. Zostaw Mu to zwycięstwo. Ty będziesz widzieć inaczej. Dlatego to słowo dzisiaj trochę mówi o tym, żeby przemyśleć to, co mówimy. Na ile jest to słowo, mandat ze strony Pana Boga, a na ile to jest pokusa, podpuszczenie ze strony złego ducha, walka o pseudoprawdę, czyli o moje racje. Uważać na to, kiedy mówię ja tylko to. Oni powiedzieli tylko i zepsuli całą robotę i nie dopełnili polecenia, które dał im Jezus. To pierwsza myśl. Drugą, którą chciałem się podzielić, to jest pewne słowo, które daje taka moja znajoma biblistka niemiecka, komentując to słowo i zapraszając na to, żeby zobaczyć tą perspektywę krzyża. Posłuchajmy też jej. Zapraszam Cię teraz, idź oczami wyobraźni pod krzyż. Wyobraź sobie krzyż, na którym Jezus wisi i pozwól, aby krew Chrystusa spłynęła na Ciebie. Niech ta krew obmyje Cię do czysta, aby wszystko, co nadal wydaje się skażone lub jest oddzieleniem od Boga, jak poczucie winy, którego nie mogę się pozbyć, złóż to Panu i patrz, jak Jego krew obmywa Twoją duszę i teraz módl się ze mną w sercu. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu. Wierzę, że jesteś moim orędownikiem, moim obrońcą przed Bogiem. Wierzę, że wziąłeś na siebie wszystkie moje grzechy i umarłeś za nie. Wierzę, że jesteś niczym innym jak miłością i miłosierdziem i że Ty, jeśli chcesz, możesz mi dać życie wieczne. Proszę Cię, Panie, uzdrów moje oczy, gdzie nie widzą jeszcze Twojej miłości. Ulecz moje rany, gdzie uważają Twoje słowo za twarde. Pozwól mi usłyszeć Twój głos. Pozwól mi usłyszeć, jak nieustannie do mnie mówisz. Kocham Cię. Jezu, uciekam się do Twoich ran. W Twoich ranach jesteśmy uzdrowieni. Dlatego ufam, że Twoje rany zjednoczą się z moimi i uzdrowią mnie, Panie. Wyznaję, że jesteś miłością i że jesteś Zbawicielem wszystkich ludzi. Dlatego teraz przyprowadzam do Ciebie także tych, którzy Ciebie jeszcze nie znają, tych, którzy jeszcze nie doświadczyli Twojej miłości, zwłaszcza moich bliskich, znajomych. Proszę Cię o nieskończoną łaskę,
aby mogli doświadczyć Twojej miłości. Dlatego proszę za wstawnicę Najświętszej Maryi Panny, jedynej, która nigdy nie zwątpiła w Twoją miłość, która stała pod krzyżem i pełna zadziwienia i w uwielbieniu widziała, jak miłość całej Trójcy objawia się w Tobie, Panie Jezu, oraz w krwi i wodzie, które z Twojego serca wypłynęły na całą ziemię. Panie, prosimy Cię za naszych przyjaciół, ale i za naszych wrogów. Niech cały świat doświadczy Twojej miłości. Amen.